Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dachowski Pyta. Jak zawsze Michał Dachowski z tej strony. Ostatnio rozmawialiśmy z Jakubem Mauryczem o dietetyce, o tym jak ona ma wpływać na naszą rehabilitację, jak dieta wpływa na to, co dzieje się naszym pacjentem i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Więc jak ktoś nie słyszał, to bardzo zachęcam Was do tego, żebyście to odsłuchali. A dzisiaj dość wyjątkowy gość, bo jest to fizjoterapeuta i też szkoleniowiec z Szkoły Olsztyńskiej. A więc moim gościem dzisiaj jest... Ryszard Biernat, fizjoterapeuta. Coś jeszcze ma dodać? Ja tak przyjdę bardzo formalnie na początku. Okay. Panie doktorze, czy możemy być dzisiaj na ty? Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że między nami nie ma różnicy. Obaj prezentujemy ten sam rodzaj zawodu. Mam na imię Ryszard, a ty podobno słyszałem, że masz na imię Michał. Także jesteśmy tak, po grudziu. Majki, Rysiu. Tak mówię wcześniej, więc tak zostaniemy dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za udział, za poświęcony czas, który dzisiaj nam tutaj jakby udostępnisz i pochwalisz się wiedzą. Ale powiedz, czym ty się zajmujesz? W skrócie. Pierwszoplanowo jestem fizjoterapeutą ortopedycznym. Pierwszoplanowo to są pacjenci, praca z nimi to generalnie dla mnie satysfakcja, frajda, kapitalne uczucie. Non-stop się uczę, szkolę, sam siebie dużo bardzo czytam. Praktycznie jest to permanentne, codzienne i przekładam to na praktyczne zastosowanie z pacjentami. Dodatkowo jestem też wykładowcą w Olsztyńskiej Szkole tu Wyższej. Prowadzę takie przedmioty jak biomechanika i patobiomechanika. No i założyliśmy jeszcze parę lat temu razem z synem firmę szkolenia pod hasłem właśnie tak jak tu jest wyświetlone rozum ciało dla fizjoterapeutów, dla trenerów personalnych do tego. Chociaż mieliśmy frajdę parę razy, byli też lekarze ortopedzi na tych szkoleniach. Mam wrażenie, że coś tam jest zasiewane podczas tych szkoleń, coś, co właściwie jest trendem na świecie, o tym pewnie będziemy w szczegółach bardziej później rozmawiać. To taka krótka charakterystyka mojej pracy. Oczywiście wcześniej jeszcze trochę więcej pisałem, nazwijmy artykułów, teraz się koncentruję na praktyce. Co prawda też mam dosyć ścisłą współpracę z Medical Tribune. To jest bardzo ciekawe, może na ten temat dosłownie dwa zdania, bo już kilka artykułów napisałem do lekarzy. Do lekarzy, żeby odbiorcą tych artykułów są lekarze, nie tylko ortopedzi, ale lekarze rodzinni, którzy myślę, że nawet jeżeli 1 czy 2% z tych lekarzy przeczyta taki artykuł i zbliży się w zrozumieniu danego problemu ruchowego do fizjoterapeuty, to my wszyscy odniesiemy na tym jakąś korzyść. Ja zacznę trochę przewodnie właśnie od tego tematu. Uważasz, że lekarze mało wiedzą o rehabilitacji? Uważasz, że trzeba ich szkolić i powinni przychodzić, zobaczyć jak fizjoterapeuta pracuje, co on może zrobić i jak usprawnia ludzi? Ja, wiesz co, zadałeś pytanie, czy ja sądzę. Ja nie sądzę, tylko ja wiem, że współpraca fizjolekarz ma wiele jeszcze do poprawienia. Jeżeli zahaczyłeś o lekarzy, zdecydowanie lekarze na akademiach medycznych mają tak mało ruchu, tak mało zajęć, które zbliży ich do fizjoterapeutów, że później zamykają się w swoich gabinetach. Ja mówię tu o rynku olsztyńskim. Oczywiście są lekarze i w Warszawie, którymi trzymamy kontakt, którzy absolutnie czują ten temat z obu stron, gdzie my zamykamy trójkąt pacjent, lekarz i fizjo. To właściwie jest ten trójkąt równoramienny, który jest nieodłączny. Natomiast no, sami wiemy z życia, że ta współpraca ma jeszcze wiele pola do popisu. Mm-hmm. To zacznę od tego pytania, co zawsze. Skąd u ciebie wzięła się pasja do fizjoterapii? Jak młody człowiek, młody Ryszard wybrał ten kierunek studiów? Wiesz, tutaj użyłeś znowu słowo pasja. To jest takie dzisiaj trendy, słowo pasja, wiesz, muszę mieć pasję. Ja nie przypominam sobie, jak ja rozpoczynałem pracę, że ja stosowałem i używałem to słowo pasja. Wywodzę się z ruchu. Trenowałem kiedyś łyżwiarstwo szybkie w latach młodzieńczych, więc całe praktycznie moje życie to był ruch, prawda? I nie tylko jako zawodowy, wtedy no, to nie było zawodowy jako sportowiec, grałem w piłkę, no mnóstwo innych czynności ruchowych wykonywałem.
I nie bardzo wiedząc, co właściwie jeszcze będę w życiu robił, poszedłem na AWF. Zdałem na AWF warszawski, więc dostałem się na AWF. Wtedy były dosyć trudne egzaminy, 100 osób. Zetknąłem się tam z rehabilitacją, z paroma fajnymi osobami, które ukształtowały mój sposób taki myślenia, ten początkowy w tych latach. I po prostu dostałem się na rehabilitację, skończyłem ją w Konstancinie, w znanym bardzo stocerze. Miałem mnóstwo praktyk. Po skończeniu uczelni zostałem w zakładzie rehabilitacji jako asystent i stąd się zaczęła moja, nazwijmy to w cudzysłowie, kariera fizjoterapeuty. Czy to była moja pasja? Nie wiem, było to moje zainteresowanie. Sprawdzałem się w tym, później wyjechałem za granicę, sprawiało mi to radochę. A teraz to już jest pełne zaangażowanie i kontynuacja tego zadowolenia z lat młodzieńczych, a teraz jest pełne 120% zaangażowanie w ten mój zawód. Wtedy to był zawód popularny? Miałeś dużą konkurencję, żeby dostać się na Wydział Rehabilitacji na warszawskim AWF-ie? Czy to był zawód trochę pomijany i trochę nie wiedział nikt, z czym to się je, co tam się będzie robiło, ani kim będę później? To było zaściankowe w tych czasach. To właściwie trudno mówić wtedy w ogóle pojęcie fizjoterapeuta, rehabilitant, rehabilitacja. To wszystko było w powijakach. Generalnie to się na początku kojarzyło tylko z masażem, z odnową biologiczną. Dopiero w miarę upływu lat i nabywanej wiedzy i zetknięcia się, tak pamiętam ten pierwszy moment, kiedy już byłem w Abu Dhabi na kontrakcie i tam się zetknąłem z dwoma Francuzami, z fizjoterapeutami z Francji i oni mi dopiero otworzyli oczy, czym może być fizjoterapia i to był moment przełomowy, który fajnie, że trwa do dzisiaj, zachłanność ogromna na wiedzę i na wszelkiego rodzaju nowinki ze świata, które pozwalają mi być skutecznym fizjoterapeutą ortopedycznym. Czyli to prawda, że ktoś kończył warszawski AWF, to pod nim stali od razu headhunterzy i wyciągali fizjoterapeutów z Polski do Stanów, tak jak ty powiedziałeś teraz, do Dubaju i do innych państw. Były takie momenty, ale to naprawdę to nie jest tak, że polski fizjoterapeuta był, czy nie sądzę, że w tej chwili jest takim rozchwytywanym produktem na rynku światowym. Wyjeżdżaliśmy za granicę i wtedy, i dzisiaj pewnie mnóstwo osób wyjeżdża za granicę, no ale po prostu jesteśmy jednymi z wielu osób i we Francji, i w Anglii, gdziekolwiek mogą być i dobrzy, i słabi, i przeciętni fizjoterapeuci, tak samo jak i w Polsce. To nie jesteśmy jakimiś perełkami, nie biorę siebie za pępek świata, że w Polsce są najlepsi fizjoterapeuci na świecie. Tak samo są i dobrzy, i źli, i gwiazdy, i słabsi. A mamy czego się wstydzić? Na poziomie, jak byłeś za granicą, widziałeś, co inni robią, mamy czego się wstydzić? Mamy mieć kompleksy, że nie wiem, uczymy się w Polsce i jakby mamy, nie wiem, braki językowe, czy jednak tutaj nie widzisz tego problemu? W tych czasach, kiedy ja wyjeżdżałem za granicę, to zdecydowanie było się czego wstydzić. Dzisiaj możliwości nasze, czy ja siedzę w Olsztynie, czy w Nowym Jorku, są identyczne. Więc dzisiaj nie ma żadnego usprawiedliwienia dla fizjoterapeuty, który nie zna języka angielskiego, który jest jedynym wiodącym językiem, który pozwala mi wyprzedzać innych w zdobywaniu wiedzy. Dzisiaj fizjoterapeuta dla mnie, który nie zna języka angielskiego, przynajmniej w tym zakresie ortopedycznym, to musi być 3 kroki w tył albo i jeszcze więcej. Miałem przyjemność być z 10 lat temu na szkoleniu w Karolinska Instytut w Szwecji. Naturalną tam rzeczą było, że fizjoterapia w angielsku. Wszystko odbywało się płynnie. Możemy głową o ścianę tłuc, ale wiedza jest w języku angielskim. Jeżeli spojrzę na swoją biblioteczkę, to praktycznie 95% książek i publikacji jest w języku angielskim, a te książki, które są tłumaczone typu nawet Kinetic Control na język polski, to też sobie zdajmy sprawę, że te tłumaczone książki mogą być po pierwsze niedoskonale tłumaczone i drugie, one są tłumaczone już kilka lat po wydaniu, więc jeżeli chcę coś przeczytać na świeżo, dzisiaj, taką ciepłą bułeczkę, to powinienem posługiwać się, uczyć, mieć możliwość uczenia się w języku angielskim. A pamiętasz coś ze studiów, co używasz do dzisiaj?
To jest śmieszne. Kiedyś byłem na konferencji Zajfryda na WF-ie i wypowiedziałem tam takie zdanie, że jedyną rzeczą, którą właściwie do dzisiaj pamiętam i wyniosłem z AWF-u z tych lat, w których ja studiowałem, to jest, że człowiek jest odwróconym wahadłem w stawie skokowym. I myślę, że dzisiaj każdy fizjo i każdy z nas powinien to pamiętać zdecydowanie, bo natura nas wytworzyła tak, właśnie tak jak ja w tej chwili mówię. Natomiast dzisiejszy cywilizacyjny człowiek przestaje rozumieć tę ideę i zamiast bycia wahadłem w stawie skokowym, sporo osób, powiedziałbym, że większość, zaczyna być wahadłem w stawie biodrowym. I w tym momencie zatraca się umiejętność prawidłowego chodu, już nie mówiąc o biegu. Także śmiesznie mówiąc, niewiele wyniosłem z AWF-u warszawskiego. Poza towarzyskimi sprawami, bardzo ważnymi. To dobrze i źle. Gdzie masz wpływ na to, co uczą, znaczy na jakby jak uczą się studenci? Widzisz jakiś regres, progres tych osób, które są długo tam jakby wykładasz już? Te roczniki są coraz mocniejsze, coraz więcej od ciebie wymagają? Czy jednak ten poziom spada i jest coraz łatwiej powiedzieć, powiedzmy, to jakąś nowość czy rzeczy, które ludzie nie znają, bo się nie interesują? Myślę, że poziom studentów jak cały czas, ja mówię o fizjoterapii oczywiście, tak. Cały czas stoi. Nie jest to według mnie, nie są to według mnie jacyś wybrańcy na 100 osób, te perełki to jest dosłownie kilka osób. Jeżeli chodzi o wykłady, ja tego nie uzależniam od poziomu studentów, ja uzależniam to od poziomu swojej wiedzy i swojej praktyki. Z każdym rokiem udoskonalam swoje, czyli zmieniam swoje wykłady, sposób prowadzenia. I generalnie 90% moich zajęć to są zajęcia w oparciu o case'y, czyli o przypadki kliniczne na pacjentach. Jeżeli ja opowiadam coś o bólu kręgosłupa, to od razu się potykam konkretnymi pacjentami, którzy w ostatnich dniach, tygodniach byli u nas w centrum i na bazie jaka była moja skuteczność w ich leczeniu, opowiadam jakby biomechaniczne i nie tylko podejście do leczenia pacjenta. Także to się u mnie tutaj nie zmienia. Wymogi w stosunku do studentów są dosyć płynne. Jak sam wiesz, mamy ten okres pandemiczny, zajęcia online, które są zupełnie zaniżone, mają poziom i wymagania w stosunku do studentów są w tym roku zdecydowanie niższe. Tak w stosunku do siebie tego nie zmieniam, z pełną premedytacją, żeby tkwić na tym swoim poziomie, który sobie wypracowałem przez te ostatnie lata. Ja bym powiedział, że zajęcia są coraz trudniejsze, dlatego masz coraz większe doświadczenie, coraz więcej pacjentów miałeś, więc coraz więcej różnych przypadków jest w stanie powiedzieć, więc dla studenta jest coraz trudniej. Tak bym odniósł wrażenie. Myślę, że tak. Dla studentów jest na pewno to trudne. Mam też kłopot, bo musimy się gdzieś połączyć. Ja i studenci, czy studenci i ja, my razem powinniśmy się rozumieć. Napotykam się z barierami, wiesz, powiem o prostej barierze, której nie mogę przeskoczyć, mimo że tyle lat już tutaj pracuję. Jest sala wykładowa na 40 osób, powiedzmy. I przychodzi 15 studentów. O kurczę, pieczone. Wchodzi student pierwszy, gdzie siada? W ostatnim rzędzie. Jasne. Co roku, na samym początku, w październiku, zawsze podaję ten przykład. Jestem na amerykańskiej konferencji w Holandii. Raz, drugi, trzeci. Wchodzi Amerykanin do pustej sali, która ma 100 krzeseł. Gdzie siada? W pierwszym rzędzie. Polak przychodzi do pustej sali. Co robi? Rozgląda się trwożnie i siada w ostatnim rzędzie. Nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Mam świadomość, że Słowianie, że my jesteśmy tacy, że bardzo mały odsetek z nas idzie odważnie do pierwszego rzędu. Ale jeżeli ja mam świadomość tego, swoich naleciałości od rodziców, od babci, od całego środowiska z wieku dziecięcego, to mogę coś z tym zrobić. Dramatyczny jest problem siadania w ostatnim rzędzie i ukrywania się, chowania się. No tak to jest. Masz taki staw, taką przypadłość, którą kochasz leczyć? Myślę, że dzisiaj nie mam jakiegoś wybrańca, jeżeli chodzi o segment, o staw. Natomiast jeżeli chodzi o problemy, które ostatnie z 5 lat pozwoliły mi znacznie przeskoczyć mój poprzedni poziom, to jest biodro.
nawet niedawno na YouTubie puściłem taką odpowiedź na temat właśnie decentralizacji stawu biodrowego. Jestem etów, bardzo fajnie się jakiś lekarz spod Łodzi się odezwał, potwierdzając ten sposób myślenia. 10-15 lat temu biodro dla mnie było zagadką. Znaczy właściwie trudno powiedzieć zagadką, było prostym schematem. Dzisiaj do biodra, oczywiście tu literatura na mnie ogromny wpływ wywarła, też i czytanie tych nowych koncepcji, zrozumienia gry stawowej wokół biodra i również doświadczenia kliniczne z pacjentem pozwoliły mi dużo lepiej zrozumieć, a przez co zwiększyłem swoją skuteczność w leczeniu. Oczywiście są biodra niewyleczalne i trzeba je skierować na zabiegi operacyjne, ale generalnie rzecz biorąc mam ich coraz mniej. Mam ich coraz mniej. Większość bioder jestem w stanie uleczyć, począwszy od bolesnego biodra w wyniku nawet pękniętego obrąbka, poprzez te biodra trzaskające, poprzez nietypową bolesność stawu biodrowego podczas ruchu. Dużą fajną radochę mam z tego, że mogę coraz więcej tych bioder wyleczyć. Centralizacja, czyli mówisz o tym, że ona ma być bardziej, nazwijmy to, na zewnątrz nas, do tego dąży ewolucja, żeby to było jakby mniej z przodu, czy coś jeszcze innego? Czekaj, teraz to ciebie dokładnie nie rozumiem. Ja wychodzę z takiego założenia. Mów. Staw biodrowy. Słyszałem teorię, która mówi o tym, że nasze biodro, staw biodrowy w drodze ewolucji wyjdzie bardziej na zewnątrz, czyli będzie bardziej z boku nas, będzie bardziej jakby stawem, który nie będzie miał tego kąta ku tak do przodu, tak? Czyli nie będzie. Rozumiem, antywers, nie kąta ku, jasne. Okej, słuchaj, jest jedna rzecz, którą kilka razy na konferencjach spotykam się, a ewolucja nas kieruje w lewo, w prawo, w środek, na zewnątrz i tak dalej. No sam dobrze, znaczy zakładam, że wiesz, że obaj wiemy, że ewolucja to jest proces, powiedzmy, przyjmuje się od 7 milionów lat, zeszliśmy z drzew, 2 miliony lat temu można by porównać, człowiek zaczyna przybliżać się do dzisiejszego wyglądu, więc jeżeli my mówimy, mister Michał i mister Richard obserwują proces ewolucji, no to głęboko jesteśmy krótkowzroczni, dlatego że nie jesteśmy w stanie zaobserwować, co się dzieje z long head of bicep, czy ona idzie w kierunku rozwoju ewolucyjnego, czy zaniku ewolucyjnego. My żyjemy sekundę, biorąc pod uwagę proces ewolucyjny. To jest fantastyczne, jak słyszę od studenta czy od pacjenta, od zawsze biegamy w butach, prawda? No nie, no w butach biegamy jedną tysięczną... No niedawno, a już nie mówiąc o rowerze, prawda? Rower jest czymś nienaturalnym, sztucznym. Nigdy człowiek nie przemieszczał się i nie ruszał swoimi segmentami w taki sposób, jak musi się zachować na rowerze. Także skierowanie się na myśl, czy biodro idzie w lewo, czy w prawo, myślę, że nie mamy podstaw do takiego stwierdzenia. Oczywiście, jeżeli ktoś wygrzebie biodro sprzed miliona lat i zobaczy, że ono było pod innym kątem skierowane, a dzisiaj, no to też nie bardzo możemy wyciągnąć wnioski, dlatego że mamy jedno biodro kontra jedno biodro. Zresztą, jeżeli chodzi o biodro, to też się podpieram. McGill w 2014 roku podczas takiej fajnej rozmowy z Libensonem i z Grahamem Cookiem na uniwersytecie takim tym kanadyjskim, tam skąd pochodzi, z Waterloo, mówił wyraźnie, że Słowianie mają inaczej skonstruowany staw biodrowy, przez to więcej zdobywają medali olimpijskich w podnoszeniu ciężarów. Kłóci się to absolutnie z takim podejściem ewolucyjnym. Po prostu my 40 tysięcy lat temu, my wszyscy pochodzimy z Azji. I Anglicy, i Polacy, i Niemcy, znaczy w ogóle przecież kiedyś nie było żadnych krajów, o czym my w ogóle mówimy. Zawsze były Czechy, zawsze była Polska. Nie, to dosłownie ostatnie lata. Po prostu tłumy dzikich hord ze wschodu sobie przybiegło sobie spokojnie do Europy, zasiedlili Europę, a te ostatnie lata to nie ma możliwości za krótki okres czasu, żeby rozczłonkować niejako strukturę biodra na wschód, na zachód, na centrum. Także kwestia przypadku, że Słowianie mają więcej medali olimpijskich w podnoszeniu ciężarów niż Niemcy czy Anglicy.
Zresztą dzisiaj się to zmienia z powrotem. Ma kraje zachodnie, znaczy ludzie z krajów zachodnich również zdobywają, Szwedzi, Duńczycy, medale. Więc to biodro jest bardzo zróżnicowane. Jakby położyć 100 bioder, ja kiedyś anatomię kości udowej i stawu biodrowego przerobiłem, każdy ma trochę inaczej. To u jednego przewodniciele mogą być rotatorami wewnętrznymi, a u drugiego zewnętrznymi. To co się zmieniło w tym biodrze, że zacząłeś inaczej pracować? Biodro traktowałem jako bardzo ścisłą, mocną strukturę, która no, albo jest zdrowa, albo nie. Dzisiaj widzę, zresztą też jak studiowałem koncepcję Dynamic Neuromuscular Stabilization z Czech, że dziecko jak się rozwija, to pierwszą rzecz, jaką jego ciało w połączeniu z mózgiem wykonuje, to jest centrowanie stawu i równe napięcie tkanek wokół stawu. Akurat w tym przypadku biodrowego. Jeżeli znajdzie się człowiek, który ma z przodu, powiedzmy, mniejsze napięcie, z tyłu większe napięcie, to staw biodrowy będzie miał mikrotranslację podczas ruchu w kierunku przednim i ten staw już będzie asynchronicznie pracował. I w oparciu o taką, nazwijmy, teorię i o testy, które przeczytałem w piśmiennictwie, zacząłem to wszystko około 8-10 lat temu stosować u nas w centrum i to przynosi mi efekty kliniczne, więc efekty kliniczne potwierdzają to, że staw biodrowy cywilizacyjnie może być zdecentrowany w kierunku przednim, tylnym. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę kąt antewersji, kąt kół, koślawości dynamicznej i tak dalej, ale zdecentrowany klinicznie jestem pewien, że może być. Tą zasadę można użyć do każdego stawu, no bo powiedzmy, że wszędzie można powiedzieć, że jakiś mięsień będzie za silny, jakiś za słaby, jakiś ściśnięty, jakiś rozciągnięty i wszystkie wersje jakby mogą być. Tak samo można powiedzieć, że dwugłowy będzie za silny do czworogłowego i odwrotnie. Więc zdecydowanie, tak. Centralizację można użyć do każdego stawu. Tak, tak. Jestem przekonany, że tak. Na tym się opiera wiedza właśnie, jeszcze raz się powołam na Kolarza i na DNS i na wiele innych publikacji, że jeżeli wokół stawu mam z jednej strony, bo to nie musi być mięsień, bo to raczej nie mięsień, a jakiś kolagen, więzadło, ścięgno, cokolwiek, jest, ma inne napięcie, to zaczyna się inna robić tak zwana gra stawowa w danym segmencie i każdy staw kolanowy, skokowy. Przypomniałem sobie teraz coś takiego, 2002 rok, pamiętam, pierwszy raz przeczytałem o tym, że każdy uraz sięgający do obrębu stawu, czyli powiedzmy nadzieje się na gałąź i ta gałąź mi przebije kończynę w obrębie stawu kolanowego, każdy zabieg chirurgiczny, laparoskopowy, artroskopowy, a już nie mówiąc na otwarto, zmienia oś obrotu stawu bezpowrotnie, do śmierci. Koniec, kropka. Jeżeli ja się tym podeprę i tak to rozumiem, to znaczy, że jest możliwość decentrowania stawów. Mhm. Ja kocham takie zdanie i ono też nie jest moje, gdzieś tam usłyszałem wcześniej na jakimś szkoleniu, że nie widziałem lepszego stawu po operacji niż przed. Zgodzisz się? To znaczy, trzeba sobie powiedzieć, prawda, że ortopeda z jednej strony wykonuje bardzo pożyteczną robotę, no bo powiedzmy, naprawia więzadło krzyżowe, czy naprawia łąkotkę, czy usuwa, czy no jakby ratuje tą poważną sprawę, ale uszkadza staw bezpowrotnie. Uszkadza staw bezpowrotnie. Nawet grafty ACL-a nie odtwarza anatomicznego kształtu ACL-a. I jakby nie mam tutaj wątpliwości, bo to i widać, ale i literatura mówi, że kongruencja, czyli zwartość stawu, już nigdy nie wraca do swojego poprzedniego kształtu. Zresztą tak zwane long follow-ups, jeżeli chodzi o ACL, czy masz zabieg, czy nie masz zabiegu, po 15 latach wszyscy i tak mają zmiany zwyrodnieniowe, więc znowu teoretycznie i coraz mniej się wykonuje zabiegów tylko na wyselekcjonowanych pacjentach ze względu na wiedzę, że i tak będziesz miał te zmiany zwyrodnieniowe, no to po co wykonywać zabieg? To polecasz, jasne. Albo inaczej, jak rozgraniczasz osoby, które muszą mieć operację wspomnianego przez ciebie ACL-a, a nie muszą go mieć? Jakby gdzie jest taka twoja wizja polecania pacjentom, czy nie masz takiej, czy każdy... Mam wizję, to jest, mam bardzo, bardzo stricte postępowanie jest ustalone.
Pierwsza rzecz to oczywiście wiek nie ma nic wspólnego, prawda? Może być 60-latek, 20-latek, dzisiaj w ogóle to nie wchodzi, raczej aktywność. Jeżeli ktoś trenuje i absolutnie przyjdzie 60-latek, który mówi gram w piłkę nożną i chce grać jeszcze przez 40 lat w piłkę nożną i nie wyobraża sobie bez tego życia, i ma zerwane więzadło krzyżowe przednie, w ogóle nie ma zastanowienia, powinien iść na zabieg i to w przeciągu powiedzmy 5-6 tygodni od urazu jest jasne. Im później zdecyduje się na zabieg, tym rokowania rehabilitacyjne są trudniejsze. Natomiast przychodzi 25-letnia małżonka sympatycznego męża, która przypadkowo pojechała na narty, sam, prawda, mamy tych przypadków bardzo dużo, no i nieszczęśliwie na pierwszego dnia zerwała sobie więzadło krzyżowe przednie, albo pierwszego, albo ostatniego, to bez znaczenia, jest zabawa, to ona podlega ścisłym regułom. Pierwsze 6-8 tygodni jest rehabilitowana zachowawczo. Jeżeli w tym czasie odzyska pełen zakres ruchomości, nie trafią jej się, wiesz, te giving way, takie te dwa, trzy giving way, to ona jest prowadzona zachowawczo, konserwatywnie. Jeżeli w przeciągu tych 6-8 tygodni nie odzyska zakresu ruchomości, kolano będzie dalej niestabilne funkcjonalnie, czyli będzie dawało przy schodzeniu ze schodów te objawy giving way, kierujemy taką kobitkę na zabieg, bo ryzyko zmian zwyrodnieniowych w długofalowym procesie jest większe. Dosyć jasne te reguły są. I tu kiedyś pamiętam takie dwa przypadki mieliśmy u nas w centrum. Praktycznie tydzień po tygodniu przyjechały dwie kobiety w średnim wieku, 40 lat. Jedna była, obie były identycznie prowadzone. I teraz właśnie zagadką jest, co decyduje o tym. Najprawdopodobniej sprawność układu nerwowego. Obie były identycznie prowadzone przez 6-8 tygodni. Jedna wyszła z tego rehabilitacją zachowawczą, a druga pojechała na zabieg operacyjny. A obie były jednakowo prowadzone. Obie przedstawiały taką podobną strukturę psychofizyczną, ale jednej widocznie układ nerwowy na hamstringa zadziałał lepiej i ta ochrona została wytworzona, a u drugiej nie. I trzeba było zoperować, mechanicznie ustabilizować ten staw. Miałeś takie porażki, że mimo operacji ACL-a dalej jakby funkcja kolana, czy w ogóle psychika może bardziej pacjenta nie pozwalała na powrót do sportu? O, bardzo dużo. Bardzo dużo. To po ACL-u sportowcy, zresztą to też jest, wiesz, dane statystyczne, 100% nie wraca. Po pierwsze, bardzo trudno jest wrócić, jeżeli ktoś jest na wysokim poziomie sportowym, to kilkanaście procent wraca długotrwale do swojego poprzedniego poziomu, a nawet jeżeli wraca dzisiaj, to po roku czy po dwóch ten poziom zdecydowanie spada. Zaburzenia w stawie kolanowym, no opisywane są i widać tutaj, utrzymują się, powiedzmy, jeżeli dzisiaj mam zabieg operacyjny, to problemy w komunikacji mózg to kolano odbijają się na drugiej kończynie, na drugim stawie skokowym. Never ending story, dlatego jeżeli dzisiaj ktoś po ACL-u chce utrzymać swój wysoki poziom sportowy, to praktycznie powinien 2, 3 lata, 4 lata powinien podlegać takiej kontroli rehabilitacyjnej, żeby nie pogubić tak zwanej tej motor control, tej kontroli nad ruchem w drugiej kończynie, bo to jest udowodnione. My tracimy czucie w obu kończynach po zabiegu operacyjnym na prawym kolanie. Mamy zaburzone czucie w lewej kończynie. Przykład Milika? No przykład Milika, wiesz, nie chciałbym tutaj mówić, bo ja nie znam szczegółów, oczywiście nie Milik. Ale zerwał drugie jasne, kolano. Jasne, że tak. Wiesz, tutaj trudno mi to oceniać, bo oczywiście Włosi zawsze, zawsze, pamiętam lata 60. Wiesz, panie, ja mam trochę lat, ja się spotkałem z więzadłami krzyżowymi przednimi w latach 80. 90. poprzedniego wieku, kiedy pierwszy raz rehabilitowałem więzadło krzyżowe przednie i przeszczep był pobrany z pasma biodrowo-pieszczelowego i to było moja rehabilitacja była zupełnie przypadkowa, czucie jakieś, udało się wyrehabilitować tego zawodnika piłki nożnej. Także Włosi w tych czasach słynęli z takiej marketingowej rehabilitacji, a szybko można wypuścić.
Z punktu widzenia agresywnej rehabilitacji sportowca można wypuścić po 3 miesiącach, ale on nie ma czucia. Nie ma czucia, więc jeżeli takiego milika się wypuszcza po 3 miesiącach na boisko, to powiedzmy 2-3-krotnie, nie mam pojęcia, jest zwiększone ryzyko zerwania, ale milik mógł zerwać to więzadło krzyżowe z jakiegoś innego powodu, więc nie można żadnych wniosków, nie wyciągam żadnych wniosków. Na pewno u nas w centrum po 3 miesiącach nie byłoby możliwości, żeby komuś rekomendować powrót na boisko. To ile ma czasu trwać rehabilitacja po ACL-u? Jaki masz taki wyznacznik? To jest ciekawe. Ciekawe jest. To jest znowu historia. 20, może nawet 30 lat temu to było 9-12 miesięcy. Później ten okres się skracał, 5-6 miesięcy, a od kilku lat ta tendencja się z powrotem wydłuża ze względu na tą dużą ilość tych reurazów, prawda? Także z powrotem raczej się wchodzi w 8-9 miesięcy rehabilitacji, kiedy się uzyska pełną funkcję, czucie, testy, na pewno nie na Biodexie, prawda? Na pewno nie na Biodexie. Wielokrotnie się spotkałem z tym, że testy na Biodexie wypadają superowo, a podczas biegu okazuje się, że ta kończyna pracuje zupełnie inaczej. Czyli co, w funkcji? W funkcji tak zdecydowanie. No, typowo przecież wiemy, jakie są zaburzenia wokół stawu kolanowego. W Polsce się operuje z półścienistego i z gracilisa i staw kolanowy już ma brak równowagi. No, zawsze jest zwiększone napięcie po stronie tylnobocznej stawu kolanowego, a ochrona stawu od strony przyśrodkowej jest już inna, mniejsza. On oczywiście odbudowuje się, ale to jest proces. To z czego najlepiej pobrać? Co ci najlepiej? Nie. Ja nie mam żadnego pojęcia, z czego pobrać. To nie do mnie należy. Myślałem, że dasz tutaj podpuścić. Nie, to nie do mnie należy takie. Są badania na ten temat. Jest jedno silniejsze, drugie jest słabsze. Ten przeszczep. Oczywiście wszyscy dążą dzisiaj do naturalnego przeszczepu, natomiast z punktu widzenia badań ortopedycznych w Polsce się wykonuje większość z grupy tej przyśrodkowej. Pewnie, że jest pobór z więzadła rzepki dla sportowca, który skacze, jest w procesie rehabilitacyjnym, jest dylematem, jest większym zdecydowanie wyzwaniem. Łatwiej mi się rehabilituje więzadło krzyżowe, znaczy kolano po więzadle po rekonstrukcji, kiedy pobrane było z półścienistego i gracilisa niż z więzadła rzepki. Ale to tylko od tej strony. Natomiast z punktu widzenia biologicznego, nie wiem. Widziałem teraz kilka osób już po operacji ACL-a, ale ze ścięgna mięśnia czworogłowego z nadrzepki. Przecież wiemy, jakby jest tu paru w Polsce ortopedów, zwolenników, ale też powiem ci ciekawą rzecz, która jakby moją domeną, naszą tutaj w centrum jest, bo zeszliśmy na temat ACL-a i przypominam sobie, jak się tak zaczyna dużo rozmawiać ACL-a, oczywiście jest to pierwszoplanowy zabieg taki ortopedyczny ACL-u, piłka ręczna, piłka nożna, ACL. Ale od 2008 roku zdecydowanie ACL w mojej głowie już nie przoduje. Przodują urazy, wiesz, nazwę to po staremu, przeciążeniowe. Niektórzy to powiedzą napięciowe. Niektórzy jeszcze inaczej powiedzą tendinopatie, przewlekłe, jakiekolwiek. To jest dominacja tego, czyli boli mnie kolano, a nie masz pojęcia skąd i dlaczego. To jest fascynujące, bo ACL... Przesadzę na pewno trochę, ale ACL, czy w ogóle jakikolwiek zabieg operacyjny, jak powstaje na świecie, to równolegle z nim idą protokoły rehabilitacyjne. I dzisiaj każdy student, ja dlaczego na przykład o ACL-u na studiach generalnie bardzo mało mówię, bo ACL jest rozpisany, nie ma żadnej tajemnicy. Wchodzisz ACL Rehabilitation Protocol i masz wykładnię. Pierwszego dnia to, drugiego dnia to, każdy tydzień jest rozpisany. Więc tak przy takim średnim przypadku, gdzie nie masz komplikacji, to teoretycznie rzecz biorąc, ktoś 2 dni po zakończeniu, po uzyskaniu stopnia magistra na uczelni powinien umieć wyrehabilitować ACL, bo nie powinno, nie ma tajemnic w tym, jest poukładany, masz protokół. Natomiast jak przychodzi pacjent z bólem kolana, niezidentyfikowanym, dlaczego? Boli go podczas gry w tenisa, koszenia trawnika, wszystko jedno. To jest zagadka.
To jest łamigłówka, to jest szarada, to jest układanie puzli i to jest fascynujące i właściwie dzisiaj wolałbym, żeby mnóstwo fizjoterapeutów szkoliło się w zrozumieniu gry ciała i gry umysłu, żeby móc wyrehabilitować te niezidentyfikowane urazy i problemy. Bardzo cieszę, że to powiedziałeś, bo to bardzo ważne zdania, którzy niektórzy nadinterpretują jakby ogrom pracy, jaką trzeba gdzieś tam zrobić, nauczyć się do tego ACL-a czy po każdej operacji, gdzie to wszystko jest rozpisane, tak jak powiedziałeś. Widzisz jakąś zmianę w pacjentach, w tym jak mamy rok pandemii? Widzisz zmianę w gabinecie, co się wydarzyło? Czy nie. Masz taki sam pacjent, jak miałeś? Nie, nic się nie zmieniło. Marzec zeszłego roku mieliśmy chyba 3 czy 4 dni, nasze centrum było zamknięte. Później jakiś tam prawnik, coś się odbyło i ten pod jakimiś restrykcjami otworzyliśmy. Powiedzmy 2 tygodnie było takie zamieszanie, no i pacjenci nie bardzo wiedzieli, jak reagować na te przepisy, na te restrykcje. My też tak bardzo ostrożnie postępowaliśmy, ale po 2-3 tygodniach uspokoiło się to wszystko i można by powiedzieć, że porównując zeszły rok do tego roku, to się utrzymuje na identycznym poziomie. Tacy sami pacjenci, no... Nie masz więcej pacjentów z niczym, czy z takim bólem kręgosłupa, z nic nie robienia, z tego, że siedzą w domu? Tutaj bym powiedział, że problem jest dzieci. Młodzież, dzieci, prawda? Takie stare pierniki jak ty i ja, to generalnie podlegamy tym samym regułom. Jest więcej tych siedzących, na pewno tak, ale no wiesz, no, natłok pacjentów jest tak duży, że właściwie nie umiem ich rozróżnić, czy jest ich więcej z bólem kręgosłupa, czy z bólem stawu kolanowego, czy z bólem stawu skokowego, czy biodrowego. Natomiast pokazują się, no może odsetek ich byłby większy, młode osoby. No te siedzące nastolatki przy biurku, no za to wszyscy zapłacimy. Oni oczywiście najwięcej, ale za to wszystko zapłacimy i to jest przegrane. To w ogóle nie mam na ten temat żadnej wątpliwości. Widzę, co to się na co dzień, tu nawet niedawno znajomi dzieci jej przytyły w ciągu tego ostatniego roku 10 kilogramów. To już jest stracone. To już nawet jeżeli schudną w przeciągu najbliższych lat, no to już są, sam dobrze wiesz, to już do śmierci są w tym problemie zagrożenia otyłością. Także fatalnie, fatalnie jest tutaj. Z dzieciakami jest kicha. Kiedy stwierdziłeś, że mogę uczyć innych, że wiem tak dużo, czy wiem więcej od innych, że mogę się postawić w roli jakby mentora innych osób? Po pierwsze, nie mentora, absolutnie nie ma w mojej głowie, dla mnie nie ma, nie, ja nie mam jednego mentora, jednego autorytetu, po prostu czytam, mam tych nazwisk fajnych, ciekawych, dosyć sporo w mojej głowie, jest to cała litania, ale nie mam jednego mentora i w ogóle gubię się w takim zrozumowaniu, że ja mogę być mentorem, nie poczuwam się i mogę powiedzieć, że nie jestem. Natomiast kiedy to się zaczęło, tak na dobrą sprawę, w ogóle w mojej głowie to się ani nie zaczęło, ani nie skończyło. Przypadek, mój syn, którego poznałeś tam wczoraj czy przedwczoraj, no nie, tato, a może zaczniesz szkolenia robić? No dobra. Tak to się zaczęło, proste. Żadnych inklinacji w tą stronę nie miałem, nie mam. Tak jak mówię i na dzisiaj powiem to samo, moją frajdą jest tutaj przyjąć paru pacjentów dziennie i wieczorem powiedzieć sobie, o cholera, fajnie było, fajną miałeś zabawę dzisiaj. Natomiast szkolenia są dodatkiem. Nie mam tego w głowie tak jako pierwszoplanowe. A masz takie ulubione szkolenie, które kochasz prowadzić? Które jakby zawsze jest takim frajdą i zawsze idziesz na niego z takim jakby z taką energią, burzą, bo nie wiesz, wiem, bo lubisz o tym mówić. Mam taki pewien schemat tych szkoleń, no tak wiesz, tułów jako kręgosłup, oddychanie tam i tak dalej, tam zresztą też miałeś tą, nie pamiętam nazwiska, nie chcę nikogo obrazić, bo no nie siedzę w tym, o tym oddychaniu jest sporo szkoleń i sporo książek, kupiłem nawet tutaj. Sandra, chyba tak, takie imię. Tak. Mam sporo tu książek w języku polskim i muszę powiedzieć, że jak ja zastanawiam się, co to znaczy oddychanie, akurat jeżeli tego tematu dotknęliśmy, to zupełnie mi nie leży taki sposób myślenia, natomiast leży mi sposób bardzo precyzyjny,
bardzo analityczny, bardzo biomechaniczny, oczywiście w połączeniu z emocjami, ale w oparciu o naukę. I tutaj i DNS, i Chaito, i Briefing Disorders, i mnóstwo innych publikacji, i prace doktorskie na temat biomechaniki oddychania pokazują mi precyzyjnie, jak szkolić pacjenta, żeby oddychał. Na pewno nie położę mu ręki na brzuchu i na klatce piersiowej i powiem, tu ma się ruszać, a tu ma się nie ruszać i już wszystko będzie w porządku, bądź oddychaj spokojnie, bądź oddychaj głęboko. Takie podejście jest zbyt ogólne i przy narastającym problemie bólów kręgosłupa, depresji, stresu i tak dalej, to terapeuta powinien być precyzyjnie przeszkolony co do milimetra, jak się pępek powinien przesuwać, w którą stronę skóra się powinna napinać i tak dalej, a to mówi nauka, a nie moja intuicja. Jeżeli ja jestem o czymś przekonany, nie wiem, może to na końcu też przyjdzie taka konkluzja, zresztą może to teraz od razu powiem, przekonanie jest iluzją wiedzy. Też zadałeś pytanie, co ja sądzę i ja unikam jak ognia w stosunku do siebie, bardzo mocno tego pilnuję, żebym nie wypowiadał się, że ja sądzę. Sądzi to polityk, ja muszę wiedzieć. I jeżeli student, czy w ogóle jakiś fizjoterapeuta, no ja sądzę, że mojej babci tam, że najlepsze na ból głowy są pijawki, prawda? No już tak ekstremalnie mówię, to dalej nic to nie znaczy. Ja muszę wiedzieć. Wtedy moje postępowanie z pacjentami nabiera takiej pewności, że ja wiem, co robię z nim i dlaczego ja to robię. Także nawet i to oddychanie jest... Ja wiem, ja nie jestem przekonany, że to tak ma wyglądać, tylko ja wiem, że to tak wygląda, bo oddychanie jest jedno i nie ma przeponowe czy jakiekolwiek inne, tylko jest oddychanie naturalne. Naturalne, które ewolucja wytworzyła 7 milionów lat temu. Nie kombinujmy nic, nie wytwarzajmy swoich własnych teorii. Nawet i Buteyko jest niesprawdzony w literaturze, takie evidence-based, tylko opierajmy się o oddychanie, które wytworzyła natura przez 7 milionów lat. Oddychania, no bo każdy oddycha po swojemu, tak jak każdy chodzi, każdy biega po swojemu i każdy oddycha po swojemu. A teraz teoretycznie jako fizjoterapeucie powinniśmy go uczyć, czy ono może być po prostu złe i dlaczego miałoby być złe, co miałoby stworzyć takie warunki, że nagle ktoś przestaje oddychać dobrze? Słuchaj, to jest znowu kapitalna taka prosta rzecz. Przebadane już nie pamiętam dokładnie, bo jakby z takimi dziećmi nie pracuję, w czwartym, w piątym miesiącu dziecko, każde zdrowe dziecko oddycha prawidłowo w jeden sposób, niezależnie czy jest dziewczynką czy chłopcem i w jeden sposób napina brzuch i w jeden sposób zaczyna czworakować i w jeden sposób podnosi głowę. I teraz wydaje się tu już, że barierą taką wstępną to jest 3 lata. To są 3 lata, jak dziecko osiąga 3 lata, zaczyna się coś zmieniać u niego, gubić, zaczyna tracić swoją naturalność od ruchów, które nabył. Przecież nikt go nie uczył oddychać i napinać brzucha czy czworakować. Dziecko to robi automatycznie, bo tak mu każe głowa. I teraz podejrzewam, ale to wszyscy podejrzewają, ale nikt nie jest pewien, że idąc do przedszkola i siadając na krześle i na kibelku, zaczyna jemu się coś zmieniać. A matka mu złe komendy, a oddychaj głęboko, a oddychaj płytko, a nie denerwuj się, prawda? Najgorsza komenda, jaka może być, to weź głęboki oddech i nie denerwuj się. No i dziecko się zaczyna coraz głębiej oddychać i coraz bardziej denerwować. I teraz idąc dalej, są fantastyczne nazwiska, jest Walden z Wielkiej Brytanii, Chaito, który już nie żyje, którzy obaj opisują jedną rzecz, że coraz trudniej jest znaleźć człowieka dorosłego, który ma utrzymany, naturalny sposób oddychania, który miał w wieku 1 roku. Czyli osoby dorosłe, tak jak do nas pacjenci przychodzą i my ich praktycznie 90% testujemy na sposób oddychania, to większość z nich ma zaburzone. Jak prowadzę zajęcia ze studentami, to często z nich oni nie mają pojęcia, jak oni powinni to robić.
Także precyzja z oddychaniem jest niezbędna. Dzisiaj ona jestem przekonany, to do tego jestem przekonany, nie wiem, co będzie jutro, bo tego nikt nie wie, co będzie jutro, ale ten proces narasta. Koncepcja, jedna koncepcja, która ci złamała życie. Było takie coś, nie wiem, Kinetic, DNS, która jakby nagle byłeś na szkoleniu, tam czytałeś jakby na ten temat i stwierdziłeś, kurczę, to jest coś innego, to jest coś, co nagle zmienia mój pogląd na budowę ciała, na funkcjonowanie ciała, na to, jak żyjemy w przestrzeni. Czy jednak nie dajesz sobie takich kroków milowych, tylko z każdego bierzesz po trochu? Chyba to drugie. Wrócę do tego, moim momentem przełomowym w mojej pracy to było rzeczywiście, do dziś to pamiętam, spotkanie tych dwóch Francuzów w Abu Dhabi w klubie piłkarskim i jak z nimi rozmawiałem i zobaczyłem, jak oni pracują, to zobaczyłem, wiesz, dwie odwrócone strony, takiego głąba siebie i ludzi, którzy opierają się tak autentycznie. I ja wtedy sobie uprzytomniłem, że ja w porównaniu do tych dwóch Francuzów byłem głąbem. I zadałem sobie pytanie, czy chcę być głąbem jutro? Powiedziałem sobie, nie, nie chcę. Pojechałem do księgarni i kupiłem sobie książkę. I to był mój moment przełomowy. I który trwa, tak jak powiedziałem, do dzisiaj. Natomiast jeżeli pytasz o to, czy jakaś nauka była, jakaś strategia, jakaś koncepcja, czy Maitlanda, czy McKenzie'ego, czy Kinetic Control, czy Sharman, czy Kapanji w stosunku do anatomii funkcjonalnej? Nie. To są puzzle, które dokładają mi się. To są puzzle, które mi coraz szerzej otwierają oczy, tylko zawsze jest właśnie problem umiejętność dołączania tych puzzli. No nie, mam jeden puzzle, drugi, trzeci, czwarty, łączyć to wszystko, dlatego że wiedza ta medyczna w moim zrozumowaniu to po prostu jest uzupełniająca się. Im więcej przeczytam, im więcej przeanalizuję, tym więcej mogę wypracować sobie własnego spojrzenia. Ja nie uzurpuję sobie prawa do stwierdzenia, że ja mam jakąś własną metodę, bo tu znowu metoda, technika, wiesz, o kurczę, metoda McKenzie'ego, a technika tego. No i zaczynamy się bawić, prawda? Niejednokrotnie zresztą sam się, spotkałem siebie kiedyś na FDM-ie. Jak ja kończyłem FDM, to ty przyjechałeś z rolkami po FDM-ie i próbowałeś nam te swoje brak rolowskie rolki wcisnąć. Pokazać, jak działają. Dobra. No i tak, ja pamiętam wtedy, sobie też tak uprzytomniłem, że skończyć jedną metodę to jest duży problem dla terapeuty, bo później zaczynasz sobie dopasowywać pacjenta pod daną metodę, którą się nauczyłeś. Więc książek i kursów no trzeba kończyć nieskończoną ilość, żeby nie podpasowywać pacjenta pod metodę, czy tam pod to, co ty wiesz, tylko dopasowywać metody do pacjenta, czy twoją wiedzę, wybierać z twojej głowy coś, co ma być skuteczne. Na jednego pacjenta zadziała, powiedzmy, ten FDM nieszczęsny, o którym mówimy, a na drugiego zadziała Maitland, a na trzeciego zadziała to. No ale przede wszystkim trzeba iść za trendami światowymi. No, wiedza się posuwa w każdej dziedzinie i w tej dziedzinie ortopedycznej medycyny, której no ja siedzę, no to zmienia się koncepcja. No, nie można stać na miejscu i tylko robić to, co robiłem 10 lat temu. 10 lat temu zupełnie inaczej podchodziłem do pracy i tak jak też i pacjentom, i studentom mówię, za 5 lat to, co robię dzisiaj, będzie nieaktualne. Mówisz tutaj o FDM-ie, Maitlandzie, pewnie Ceirach z DNS, Kinetic Control. To dwa różne światy, bo świat terapii manualnej i świat ruchu. Co dla kogo, co, kiedy, gdzie? Super. Właściwie to tak na dobrą sprawę chyba czekałem na to pytanie, pewnie podświadomie, bo no to jest clue. To jest clue, co dzisiaj się dzieje na świecie, co dzieje się w Polsce. Ja nie jeżdżę w tej chwili za granicę, właściwie bardzo mało. Opieram się na mojej wiedzy tej międzynarodowej, a jednocześnie mam kontakty z terapeutami, z trenerami na tych szkoleniach Rozum Ciało, które dosyć regularnie odbywają się, powiedzmy raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca jeżdżę na szkolenia. I na każdym szkoleniu jest 20 kilka osób i jedno z moich podstawowych pytań to jest,
po jakich szkoleniach już jesteście. 99% terapeutów jest po dry needling, igłoterapii, akupresurze, nie wiem, terapie manualne, czy mrakowski, czy jakiś inny, czy składowski, czy te gwoździe. I staje mi przed głową mnóstwo zdań. Gdzieś tak się to rozpoczęła moja zmiana około 2010 roku. Około, bo oczywiście no nie ma jakiegoś takiego jednego przełomu. I cytaty, które powinniśmy wszyscy zdać. Dzisiaj powinniśmy przewartościować swoje podejście. Tu cytuję Waldena z 2018 roku do pacjentów ortopedycznych, nie do zabiegowych, no bo zabiegowi to idą według protokołów. Natomiast do pacjentów z bólami układu ruchu przewartościować i traktować dzisiaj terapię manualną jako wstęp. Jako wstęp do terapii nie możemy traktować terapii manualnej jako coś, co mi wyleczy pacjenta. I przede wszystkim jest to samo, co pisze i DNS, i Sharman, i Ossar, i kurczę, i Gibbons, i inni, nawet osteopaci, którzy zmieniają swój pogląd z zachodu, mówią, że jedyną rzeczą, która przyniesie permanentny, długotrwały sukces w rehabilitacji, to jest brain, czyli train the brain. Terapia manualna nie trenuje mózgu. I to jest fakt, to nie jest moja ocena. Dlatego jeżeli terapeuci dzisiaj podchodzą, że mają ochotę leczyć terapią manualną, to ja mówię, że stajemy się gabinetami kosmetycznymi, gdzie kobieta przychodzi, kładzie się i tam jej, wiesz, igłę w tyłek jej wtyka. Kurczę, i teraz ja mam kolegę, który jest terapeutą manualnym, jestem przekonany, że jest na bardzo wysokim poziomie, ale jak on mi mówi, że on ma pacjentów co 2 tygodnie zapisanych na rok, o czym to świadczy? On nie leczy, prawda? Don't treat, cure. Nie lecz, wylecz. To jest moje też hasło, które chyba rok temu podałem Michałowi, tam mówię mu synowi, żeby gdzieś tam na stronie umieścił. Nie lecz, wylecz. I ta strategia bardzo mocno mi przemawia do głowy i dzisiaj jest takie też zdanie, kogoś nie będę kogo zacytuję, że schorzenia aparatu ruchu, czyli to cały czas ta ortopedia, leczmy ruchem. Ruchem oddziaływujmy, dotykiem, pokazujmy, wyobrażajmy i tak dalej, ale generalnie i na świecie jest zdecydowanie. To nie chodzi o to, że się odchodzi od terapii manualnej, tylko terapia manualna dzisiaj w piśmiennictwie i w moim mózgu jest traktowana jako adjunct, czyli dodatek, dołączenie, coś, co mi przyspiesza, pomaga, ale nie stanowi o ostatecznym sukcesie. A to trochę nie jest tak, że taka fala teraz jest? Pewnie takich fal widziałeś już dużo. Była moda na McKinsey'ego, była moda na jakieś, nie wiem, muligany, a teraz jest moda na ruch, a za chwilę, za 20 lat znowu będzie moda na terapię manualną. To nie jest taka fala, która przechodzi i przemija? Wiesz, to jest... Widziałeś więcej, to pytam. Jasne. No tak, no McKinsey to jest typowo, prawda? No, jak się ktoś przedstawia, jestem certyfikowanym terapeutą McKinsey'ego. No to jest jakby starocie, średniowiecze i w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Natomiast ten ruch, oczywiście, że znowu zadałeś pytanie, co będzie za 5 lat? Na pewno będzie zmiana, ale wiesz co? Jak mnie byś się zapytał, bo teraz sobie przypomniałem, ewolucję stability. I ta ewolucja stability zawsze był ruch, prawda? Oczywiście tam można ma, dzisiaj też jest, jeżeli mam problemy ze stability, no to tam pomasuj sobie kręgosłup, ale po co sobie pomasuj, nazwijmy, nie kręgosłup, no bo to też jest wzdurne podejście, tylko pomasuj sobie tkanki przy kręgosłupie, no bo nie kręgosłup boli, tylko no coś tam innego, 95% bolą tkanki, mięśni, ścięgna, więzadła, cokolwiek, ale nie kręgosłup boli. I teraz, żeby ułatwić komuś uzyskać stabilność, no to można to przyspieszyć, masując na przykład black rollem sobie po lewej stronie plecy. Bądź masażysta, bądź wezmę igłoterapię, która mi inhibition, czyli wyciszy mi te mięśnie, bądź piłeczką sobie, bądź czymkolwiek. To jest narzędzie. Jeżeli nie mam tego narzędzia,
to po prostu moja terapia będzie trwała tydzień dłużej, ale będzie skuteczna. Mhm. Terapia manualna przyspiesza. I teraz 20-30 lat temu robiło się 400 brzuszków przed treningiem. Robiło się ćwiczenia rotacyjne. Plus tam szóstka Wadera, to już później. Później zaczęło się robić ćwiczenia antyrotacyjne. Później się weszła na tapetę w 2004 roku mięsień poprzeczny brzucha. W 2012 roku nikt nie mówi o wakuum i o wciąganiu brzucha, tylko koncepcja super stiffness weszła. W 2014, 17, 18 zaczęli naukowcy zajmujący się tymi problemami zauważać ten właśnie kiepski oddech. Czyli my dzisiaj mamy oddech, stabilizacja, znaczy oddech, napięcie, stabilizacja pozyskiwana na bazie tej super stiffness, prawda? Jeżeli ktoś, i teraz ta koncepcja mięśni brzucha, to już nie mówimy o prostym, o poprzecznym, o innym, tylko mówimy o beczce piwa otaczającej tkanki zawarte między klatką piersiową a miednicą. No i właściwie dochodzimy do clou programu, czyli właściwie jest przepona i psoas. Co ostatnie 5-7 lat, no dramatyczny zwrot w literaturze i dramatyczny zwrot w postępowaniu w stosunku do tych dwóch mięśni, trening przepony i trening psoasa, jaki był jeszcze 5 czy 10 lat temu, a dzisiaj. To jest bardzo duża zmiana. Więc jeżeli pytasz, mam wrażenie, że ten ruch ze względu na dewastację naszą, nieuchronną, prowadzącą nas do... Wiesz, taki jest ten izraelski filozof, co od małpy do człowieka, te książki, trzy tomy napisał, akurat w tej chwili wleciało jego nazwisko. Jest sporo autorów, którzy... Słucham? Nie pomogę. Nie pomożesz. Nie, okej, okay, no to bez znaczenia. No sporo ludzi wie, tak mam przed oczami tego książki. Jakby proces ewolucji człowieka, ewolucji technologicznej, a adaptacji jego do zmieniających się sytuacji prowadzi nieuchronnie do zagłady. Ja oczywiście taki katastroficzny nie chcę być i nie jestem i tego zdania nie wypowiadam sam z siebie, ale degradujemy się i to nieuchronnie. To nie chodzi o Michała czy o Ryćka, którzy powiedzmy, że mają jakąś tam półświadomość, nie bądźmy górnolotni i coś tam jeszcze robią, żeby się mniej zdegradować, ale generalnie przeciętny Kowalski z Biedronki degraduje się totalnie i z pokolenia na pokolenie, więc są na tej podstawie, że ludzie w miarę świadomi, konieczność ruchu będzie narastała. Takie mam przekonanie. Okay. Co ludzie robią głupiego, że się psują? Tak z twoich takich wywiadów, nazwijmy to, czym najbardziej człowiek się psuje, czego nie jest świadomy, że to robi, znaczy, że to robi przeciwko sobie? Dwie rzeczy, żarcie i ruch. Mhm. Jest takie fajne powiedzenie, jedzenie może być albo lekarstwem, albo trucizną, przeciętny znowu, mimo wielu reklam, odżywiaj się zdrowo, jedz ryby, nie, mnóstwo, w ogóle tego nie słucham, trzeba poszukać tutaj wiedzy, no ale przecież widzę, jak z tej przysłowiowej Biedronki te oranżady, czy tam już nie mówię o alkoholu, czy w ogóle się wynosi, prawda, no więc to się kłóci, czy to grylowanie z piwem i tak dalej, mnóstwo jest innych rzeczy. No przeciętny Kowalski truje się i to w ogóle, to jeżeli dochodzimy do tego tematu, to choroby immunologiczne, alergie, to wszystko no jest spowodowane, no znowu powiemy, zatruwaniem środowiska, ale jedzenie jest number one, jest takie stare nawet powiedzenie już sprzed kilkunastu, dwudziestu lat, mówi tu o sporcie, że nawet jak masz najlepszy trening, a kiepskie żarcie, to nie masz szans na złoty medal olimpijski. Ale jeżeli masz super żarcie, a trening sobie średni, to w dalszym ciągu masz szansę na złoty medal olimpijski. To pokazuje pierwszoplanową sprawę jedzenie. Jedzenie, odżywianie się. Jedzenie, jakkolwiek to nazwiemy, profesjonalista powie odżywianie. Natomiast ja nie jestem dietetykiem, ale jedzenie powinno być może nie ekstremalnie, ale bardzo pod lupę wzięte przez Kowalskiego. A drugie, no to jest ruch. No, niedawno też przypadkowo oglądałem terapeutę w pytaniu na śniadanie. Przypadek jest, że włączyłem w ogóle telewizor tam w sobotę czy w niedzielę rano i on tam jakieś kanapowe ćwiczenia pokazywał, wznosy palców, ręką ruszaj.
to nie jest ruch. To nie jest ruch. Albo odpoczywaj, tak jak człowiekowi należy się odpoczynek, połóż się pod telewizorem i oglądaj sobie cokolwiek chcesz i odpoczywaj. Skończysz odpocząć, idź do ogródka, idź na zewnątrz, no nie wiem, powieś się, podciągnij się, cokolwiek, no to jakby jest w tej chwili znowu strategia. Bardzo ciekawa, którą aż mi stwarza się przyjemność w głowie, bo dwa lata temu miałem jechać na konferencję, w zeszłym roku chyba, na konferencję na WF warszawski, na tą właśnie o treningu funkcjonalnym czy motorycznym, coś takiego. Też miałem być jako wykład, tylko chyba pandemia wtedy weszła, no to rok temu było, moim zdaniem. Tak. Ja pamiętam, ja już mam tytuł tej prezentacji, którą miałem. Ona została znowu przeniesiona na 2022, ale tam pamiętam, jak się zastanawiałem w ogóle nad, co to jest trening funkcjonalny. Wiesz, to zacząłem śledzić polskie piśmiennictwo i polskie strony. No i napotkałem się z takimi sformułowaniami. To jest zabawne, wiesz, to mi się bardzo spodobało, bo tego nie śledzę, ale tak wtedy się skupiłem. Mamy trening funkcjonalny. Mamy funkcjonalny trening medyczny. Mamy fitness funkcjonalny. Mamy functional medical training. Powstał w warszawskiej klinice w oparciu o strategię ułożoną przez lekarzy, trenerów i fizjoterapeutów. No i wiesz, no każde szkolenie to szkolenie z treningu medycznego, szkolenie z funkcjonalnego treningu medycznego. Natomiast z punktu widzenia, jakby jak ja patrzę na trening, po pierwsze, trening to jest dla sportowca, a mister Michał i mister Richard to się ruszają, czyli my nie trenujemy. No nie jesteś zawodowcem, ja też nie. Ja się ruszam i do tego, czy ja się ruszam funkcjonalnie, czy nie, czy mój trening, nazwijmy, czy ruch funkcjonalny, który ma odtwarzać czynności dnia codziennego. Mnóstwo jest, pierwszy Boyle, Libanson, mnóstwo jest definicji treningu funkcjonalnego. Więc po co ja mam trenować w sposób przypominający mi czynności dnia codziennego, jak ja mogę po prostu trenować te czynności? W związku z tym idealnym dla mnie wtedy sformułowaniem, który mi w głowie powstał, to nie jest trening funkcjonalny, tylko ruch naturalny. I wszystko robię dzisiaj, mój mózg i pacjentów tak prowadzę, żeby wykonywali w trakcie rehabilitacji naturalny ruch. Czyli na przykład jak dziecko jest chore, to tatuś ma mu ustawić na wysoko ustawionej półce 10 flaszeczek whisky i co godzinę to dziecko ma sięgać po tą flaszkę whisky na wysoko ustawioną szafkę. To będzie ruch funkcjonalny, naturalny, przypominający sięganie i zrywanie jabłka z drzewa. I jeszcze potrzebny. Tak jest, dla tatusia. Rozum ciało to szkolenia kierowane dla? Generalnie na początku to było miało być do fizjoterapeutów, ale poszedł też bardzo fajny oddźwięk od trenerów personalnych i muszę powiedzieć, że to jest frajda też, posłuchać, myślę, że może niezbyt szerokiego kręgu, ale wyselekcjonowanych trenerów personalnych, prawda, oni się tak określają, czy tam motorycznych bez znaczenia, którzy dążą do bycia świadomymi trenerami i swoją wiedzę opierają nie tylko na szerokiej wiedzy, na szerokim takim asortymencie ćwiczeń, ale na wiedzy anatomiczno-biomechanicznej, takiej powiedzmy paramedycznej. I to zresztą wielokrotnie mówię, przecież Mike Boyle jest trenerem, a jego wiedza na temat ruchu i na temat ciała jest, jestem głęboko przekonany, że jest dużo większa niż części fizjoterapeutów czy lekarzy. Lekarze inna para kaloszy, prawda? Oni się zajmują czymś innym, ale fizjoterapeuta powinien więcej wiedzieć na temat ciała niż trener. Natomiast tego typu osoby jak Mike Boyle dają przykład, że w Polsce trenerzy powinni dążyć do takiej świadomej wiedzy na temat ciała. Wczoraj skończyłem czytać książkę, która z punktu widzenia merytorycznego niewiele wniosła mi, ale dała mi wyobrażenie. To jest Greg Dee, australijski coach, który doprowadza osoby po zakończeniu rehabilitacji do powrotu do wysokiego poziomu sportowego. Kurczę, przyjemnie go poczytać
ja jako fizjo z ogromną przyjemnością czytam wypociny trenera, takiego tej klasy jak Greg Dee z Australii. I ja bardzo dużo się od niego mogę nauczyć takiego spojrzenia, jak prowadzić pacjenta, żeby on później mógł wrócić nie tylko na wysoki poziom sportowy, ale tak jak mówię, 60-latek na narty, do tenisa, do biegania, do maratonu, do czegokolwiek. Także trenerzy, wielka frajda móc im coś przekazać i pomóc im w pracy nie tylko z taką Świątek Radwańską, ale z przeciętnym Kowalskim, który stanowi 90% klientów na siłowniach. Jak bronisz albo jak bronisz to zdanie, że uczysz trenerów fizjoterapii, że uczysz jakby ich pomagać ludziom, a oni od tego nie są, bo nie skończyli studiów, czy nie są fizjoterapeutami, nie mają tego prawa, żeby pomagać innym. Tego jest nie. Nie. W ogóle jest mi to obce, że on nie skończył studiów, czy wiesz co, okej. Okay. Fajnie, że to też ci gdzieś przyszło do głowy, bo zobacz, nawet jak pisałeś do mnie to, na ilu szkoleniach byłem, a tam, żebym listę szkoleń, no to kurczę, pieczony coś tam zerknąłem, tam byłem. Zobacz, Michał, jest absolutna mania szkoleń. Absolutna. Jest to z mojego punktu widzenia jakiś obłęd, absurd, ekstrem. Wykorzystują oczywiście to różne ośrodki i tych szkoleń jest bardzo dużo. Ja bardzo chętnie bym się wycofał ze szkoleń. To w ogóle, jak mówię, nie jest moją domeną. Szkoleń jest, wiesz, no mówiąc prymitywnie, od cholery. Jest tego tak dużo, że po prostu podejrzewam, że odbiorca ma problem, kogo wybrać. No nie? Więc wybiera medialne osoby. Jasna sprawa. No, im się lepiej sprzedajesz, tym więcej będziesz miał pewnie chętnych, więc ten marketing w tej chwili, jak sam wiesz, to otacza ciebie, mnie. Pan twój syn powiedział, że nie lubisz marketingu. Nie. Dlatego, że ważna jest, ale teraz dojdę jeszcze do tych szkoleń. Mam sporą bibliotekę książek i wolę Kinetic Control. Wypowiedziałeś tam parę minut wstecz Kinetic Control. Mam w oryginale książkę, którą studiowałem 2 czy 3 razy. Mam Maitlanda, mam Trigger Points, Travel Simmons, mam wszystkie książki o kinezjologii, mam wszystkie książki tej Diane Lee. Mam wszystkie książki Chaitoła, mam wszystkie książki Sharman, mam wszystkie książki Boyla, mam, wiesz, jest tego. I teraz zastanawiam się, moja wiedza nie jest ze szkoleń, jest od czytania. Czy ja muszę iść na szkolenie i kasę płacić? A czy nie lepiej sobie kupić książkę i mieć ją u siebie i czytać ją co roku, raz przeczytać i będę więcej wiedział i w końcu sobie tak nawbijam do głowy? Absurd z tymi szkoleniami jest. Absurd. A nie przechodzimy dla praktyki? Nie przechodzimy po to, żeby zobaczyć, jak ty konkretnie, jak ja to robię, jak ja rozumiem te słowa, albo jak ja pokazuję swoje doświadczenie, nie po to są szkolenia? Nie, na pewno tak. Na pewno one, powiedzmy, świeżo upieczonemu studentowi, znaczy absolwentowi, na pewno świeżo upieczonemu fizjoterapeucie, który rozpoczyna, on powinien się od kogoś czegoś tam uczyć. Bardzo ciekawa jest grupa fizjoterapeutów PhD40. Przychodzi taki, właśnie teraz niedawno, jak byłem w Krakowie, taki 40-kilkuletni terapeuta, który skończył studia i zamknął się w swoim gabinecie, prawda? To też jest takie ciekawe zjawisko. Terapeuta się zamyka w swoim gabinecie, 16 metrów kwadratowych, stół, kozetka, maści, igły, gwoździe i tak tłucze 10 lat, bo skończył 2 szkolenia i tłucze. I to jest po 15 latach nagle może otwiera internet czy jakąkolwiek tam inną stronę czy książkę i nagle patrzy, o rany boskie, jestem głąbem. I mam też satysfakcję do nich mówić też, prawda? Bo trochę im mam wrażenie, że mam możliwość otworzyć oczy na coś, czego oni 15 lat temu nie liznęli na uczelni. Bo na uczelni, no to sam wiesz, to jest zero plus, prawda? Wiedzy, praktyki czy czegokolwiek innego. Na pewno
na pewno są bardzo pomocne staże. Ja miałem farta, ale staże sobie sam załatwiałem. No bardzo cennym stażem był w Karolinska, no w Dubaju byłem, w Katarze byłem. No ale mówię, to wtedy były te czasy, wyjechałem sobie, jeździłem po klubach, po szpitalach, podglądałem, jak pracują tych Francuzów, o których już tu dwa razy wspomniałem. Podglądałem, jak pracują. Jak zobaczyłem coś ciekawego, książka. Książka, która mi pozwala dalej się wgłębiać w to, co oni mi pokazali wczoraj. To pobrań trochę jeszcze trenerów. Dlaczego trener może być na szkoleniu, powiedzmy, z wiedzy fizjoterapeutycznej i nie boimy się tego, że potem będzie robił nie swoje, czy robił to źle, bo nie ma tej wiedzy, powiedzmy, studenckiej, czy wiedzy z podstaw rehabilitacji? I wiesz, dla mnie trener, jeżeli przychodzi na takie szkolenie, tak jak to u nas się odbywa, to no my piszemy, żeby miał podstawową wiedzę anatomiczno-biomechaniczną. I jak ja opowiadam, jak wyleczyć chore biodro ruchem, prawda? Tylko najpierw, żeby wyleczyć ruchem, trzeba zdiagnozować. Ja to ładnie kiedyś sobie nazywałem i największy problem, widzę, przynosi przeczytanie ciała. Zrozumienie ciała pacjenta. Oczywiście trener, no trudno jemu będzie chwycić, jak przeczytać bolące biodro, ale ja pokazuję i trenerom, i fizjoterapeutom różnego rodzaju, wiesz, na przykład mobilizację stawu biodrowego w różnych kierunkach. I ten trener czy fizjo musi wybrać kierunek, podpasowując go pod określoną osobę. No bo tak jak mówię, jeżeli do mnie przychodzi, przecież ja nie mam pacjenta, czyli żartobliwie powiem drwala z Bieszczad. Drwal z Bieszczad rodzi się w jednej ręce z siekierą, w drugiej dłoni trzyma pół litrówkę i taki drwal tak się rodzi i tak umiera. On drzewo umie ścinać od urodzenia i w końcu umiera ścinając drzewo, prawda? I ja niczego takiego drwala nie muszę uczyć. Natomiast uczę i muszę uczyć, i trener też musi uczyć osoby, które znowu uproszczę, oderwane od biurka, które ich mózgi zapominają, jak się ruszać, prawda? Bo tu chodzi o to, że siedząc tam 4 godziny dziennie przy biurku, mam określone myszka, komputer, oczy i tak dalej. I mój mózg zapomina o ruchach, o wzorcach ruchowych. Tu zdecydowanie podpieram się jasnym dowodem. Po co masz mózg? Mówię, ty i ja. Mózg jest stworzony do jednej rzeczy, do ruchu. Mózg zawiaduje ruchem. Niczym innym, do niczego innego tobie mózg jest niepotrzebny. My myślimy, że do myślenia. Nie, do ruchu. Ja nie pamiętam znowu teraz, nie wiem, pewnie mi też nie pomożesz. Jest istota, która przez połowę swojego życia jest zwierzęciem, a połowę życia jest rośliną. I to zwierzę, jak sobie pływa w wodzie i osiada nagle na jakiejś skale i za moment ma być rośliną, to pierwszą rzeczą, jaką wykonuje, to jest zjedzenie swojego mózgu, bo jemu mózg jest już niepotrzebny. Więc jeżeli ja siedzę przy biurku 8 godzin, to mózg zapomina, prawda, te autostrady w kierunku biegu, chodu, skoku, ruchu, ramienia i tak dalej, zapomina i zaczyna zmieniać się, no mówiąc naszym językiem, wzorzec ruchu, prawda? Kiedyś, fantastyczna rzecz to, żeby sobie tak przypomnieć, kiedyś nasi dziadkowie wykonywali jedne czynności od urodzenia do śmierci, prawda? Urodził się facet, musiał iść na polowanie, musiał zabić sąsiada, uderzyć go kamieniem w łeb, pozbierać grzyby, pomóc żonie, obronić kobietę, uciec przed lwem, czyli wszyscy mieli jednakowe czynności, jednakowe zaburzenia. Ale dzisiaj popatrz, no masz pacjentów. Czy możesz wyciągnąć jeden stereotyp jakby zaburzeń? No nie, jeden jest pływakiem, drugi jest biurkowcem, trzeci jest tenisistą, czwarty piłkarzem nożnym. Kiedyś tego nie było. Dzisiaj mamy tak rozbieżne deformacje i zaburzenia, że ja kiedyś użyłem też taki slogan, że taka rehabilitacja w moim pojęciu dzisiejszym to bardziej mi przypomina sztukę niż taką rehabilitację rzemieślniczą.
Mówimy o tym, o takim pacjencie, który przychodzi taki w lewo skrzywiony, w prawo skrzywiony, ręka wysunięta, coś cofnięte. No weź go wyrehabilituj. Nie masz żadnych standardów. Jeszcze zanim zadasz następne pytanie, to ci powiem taki cytat z 2015. Relying on the recipe is likely to fail. Fantastyczne powiedzenie. Jeżeli ja jestem fizjo i ja polegam na receptach czy na recepcie, to najprawdopodobniej polegnę. Więc no, ta indywidualizacja dzisiaj jest niebotyczna. Widzę to po pacjentach. To, co powiedziałeś przed chwileczką, czyli nie ma dobrej terapii bez diagnozy i nie ma u nas w naszym zawodzie jakby takich odwzorowań jeden do jednego, że każdego pacjenta tak samo. I ostatnie pytanie, bo ja wiem, że o 11 masz pacjentów, więc chciałbym, żebyś miał jeszcze czas na sprawę. 10:45, zdecydowanie. Tak, pytanie, last question. Czy masz na siebie plan na kolejne lata? Rysuje się trochę, dlatego że my pracujemy teraz tutaj w Bolsztyńskiej Szkole Wyższej, która coś zaczyna się tutaj wahać. Mamy wspaniałego, muszę powiedzieć, wspaniałego, naprawdę trenera motorycznego, personalnego, Przemka, z którym, wiesz, bo moja wizja jest, znaczy wizja, kurczę, która się troszeczkę realizuje w tej chwili, a mam nadzieję, że się rozszerzy. To jest nasz, nazwijmy, centrum rehabilitacji i mamy przyklejoną do naszego centrum rehabilitacji z drzwiami suwanymi, czyli mamy open space, mamy, nazwijmy to brzydko, siłownią. Czyli kontynuację tego, co robimy, mamy wspaniałego trenera, który kontynuuje zabawę z tymi ludźmi, których my wyrzucamy z naszego centrum, on z nimi kontynuuje ruch na tej naszej siłowni. I to jest coś, co bym sobie, nazwijmy, wymarzył, wykombinował, wycudował, żeby było takim wzorcem dla takich centrów rehabilitacyjnych, ortopedycznych, żeby od razu mogli pracować z takimi fajnymi trenerami, którzy pociągną to samo, co my kończymy na rehabilitacji. To jeszcze ostatnie muszę, przepraszam, na minutę. Szkolenia online, jak do tego podchodzisz? Robię to trochę, bo wymaga od tego nasza rzeczywistość zarabiania pieniędzy. Jesteśmy instytucją komercyjną, no to jest jakby pierwszoplanowe. I druga rzecz, no mamy partnera MedCoach, z którym jesteśmy bardzo fajnie, nie tylko związani jakby układem, ale właśnie i emocjonalnie, i towarzysko bardzo fajnie, więc robimy sobie nawzajem grzeczność i dlatego to kontynuujemy. Między innymi to szkolenie bieg online. Da się uczyć tylko terapeutów ruchu na online? Jak tak wewnętrznie to czujesz? Już ci powiem, jest to zdecydowanie kiepsko, w związku z tym, że te szkolenia online, no nazwijmy, dalej biegną, kontynuujemy, to zmieniłem trochę formę i każde szkolenie to jest kilkadziesiąt filmików nagranych. Więc opieram te szkolenia jakby na moich wypocinach. Ja bleblam, ale do każdego bleblania jest mnóstwo filmików nagranych w dobrym wykonaniu technicznym. Okej. Okay. Panie Ryszardzie, panie doktorze, dziękuję bardzo i było mi bardzo miło gościć ciebie w moim podcaście. Mam nadzieję, że dla was był on i kluczowy, i wartościowy i wyjdziecie z nową energią do życia fizjoterapeutycznego. Ja również dziękuję bardzo. Patrz, godzina i 15-20 minut. Dosyć szybko to zeszło. Dziękuję. Dziękuję bardzo.